Jestem w Gliwicach na ulicy Portowej. Jadę od Łabęd w kierunku DTS-ki, czyli drogowej trasy średnicowej drogi wojewódzkiej numer 902. Jak widzimy, ulica Portowa, mimo iż jest to droga jednojezdniowa, dość szeroka, możemy śmiało powiedzieć, że w każdą stronę mamy do czynienia z dwoma niewyznaczonymi pasami ruchu. I dojeżdżam do pierwszego z rond, do początku drogowej trasy średnicowej. Pierwszy z rond przy węźle z drogą krajową numer 88. Ja jadę prosto, tutaj jest możliwość wjazdu na ósemki w kierunku chociażby Strzelec Opolskich. Przed nami kolejne rondo, na którym na ósemki możemy wjechać chociażby w kierunku Zabrza czy też Bytomia. Ja nadal jadę prosto, czyli nadal trzymam się tego prawego pasa. Widzimy ograniczenie do 70 km na godzinę. I najbliższym zjazdem będę zjeżdżał w kierunku Tarnowskich Gór, w kierunku drogi krajowej numer 78, w kierunku ulicy Jana Śliwki w Gliwicach. Oczywiście zmiana pasa. Cały czas teraz trzymam się swojego pasa. Jak mówiłem, jako iż jadę w kierunku Tarnowskich Gór, tutaj również według wskazań drogowskazów będę jechał w kierunku Tarnowskich Gór, czyli będę skręcał w lewo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Zaświeca mi się światło czerwone, czyli muszę się oczywiście zatrzymać. Jak widzimy, w sytuacji, gdyby była wyłączona sygnalizacja świetlna, jest to skrzyżowanie ze znakiem stop, czyli w przypadku wyłączonej sygnalizacji w miejscu wskazanym linią bezwzględnego zatrzymania za przejściem dla pieszych musiałbym się zatrzymać, następnie ustąpić pojazdom jadącym ulicą Jana Śliwki i dopiero kontynuować swoją jazdę. Jak widzimy, w ciągu ulicy Śliwki spory ruch pojazdów. Tak więc na pewno sygnalizacja tutaj jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście jak na każdym skrzyżowaniu ze światłami trzeba się troszkę uzbroić w cierpliwość. I mamy światło zielone. Wyjeżdżam na ulicę Śliwki szeroko, od razu do prawego pasa. Widzimy kolejny światła, także światło zielone. I ulica Śliwki, za tym węzłem drogowym już droga jednojezdniowa nam się